korespondentką Wielkiej Brytanii, z Agnieszką O'Connor. Halo, Agnieszko, czy się słyszymy? Miło mi cię gościć na naszej antenie. Ja przejdę od razu do konkretów, do takiego pytania. Jakie są oczekiwania Brytyjczyków wobec tej gali oscarowej? Czy macie jakiegoś faworyta? Tak, zdecydowanie są faworyci. Tutaj dla brytyjskich komentatorów tak naprawdę jest jeden, no taki oczywisty faworyt. Chodzi tutaj o film Wszystko Wszędzie Naraz. Dla wielu brytyjskich komentatorów jest to najłatwiejsza do przewidzenia wygrana. No oczywiście zobaczymy, czy to się sprawdzi. Film dostał aż 11 nominacji w tym roku. Jest to naprawdę nietuzinkowy, szalony, nieszablonowy film, jakiego dawno nie było na Oscarach. Film jest wskazywany jako taki wielki, który będzie po prostu królował w dzisiejszej nocy oscarowej. Tak, dokładnie tak. I mimo tego, że nie jest takim typowym oscarowym filmem, no to jego atrakcyjność jest niezaprzeczalna. Jeżeli wygra, to będzie to dowód i będzie to ukłon będzie to ukłon do tego, że wielkie pomysły, wielkie idee, a nie tylko wielki budżet przemawiają do współczesnych głosujących członków Akademii. Jeżeli chodzi o najlepszą aktorkę, to tutaj największy wyścig, mówią komentatorzy brytyjscy, będzie pomiędzy Michelle Yeoh i Kate Blanchett w filmie Tar, a Michelle Yeoh w Wszystko Wszędzie Naraz. Obie aktorki zagrały też fenomenalnie. Nie wiem, czy w Polsce też są takie obstawiania, natomiast w Wielkiej Brytanii no, większość komentatorów Agnieszko, właśnie my trzymamy kciuki za naszą polską produkcję i o Jerzego Skolimowskiego. I to jest nasz faworyt, więc my nieustająco plasujemy właśnie jako zwycięzcę ten film. Natomiast powiedz mi, jakie są największe zaskoczenia według właśnie zagranicznych komentatorów na Wyspach, jeśli chodzi o galę oscarową? Największe zaskoczenie, na pewno jedno z największych zaskoczeń, to będzie takich niespodzianek, to będzie to, że taka piosenka z Indii, Natu Natu, zespołu RRR, otrzymała nominację za Best Original Song. Jeżeli ona wygra, no to będzie to pierwsza piosenka pochodząca z Indii, która wygra Oscara. Następnym zaskoczeniem, takim bardzo dużym, to jest taka najbardziej zauważalna nieobecność, o której się mówi tutaj na Wyspach. Jest to nieobecność czarnoskórej aktorki Danielle Deadweiler, która zagrała w filmie Teal. I ona dostała naprawdę bardzo dużo fenomenalnych pochwał za to. Wszyscy myśleli, że przełoży się to na Oscara, a niestety się no, nie przełożyło. No i takie jeszcze bardzo duże zaskoczenie, to jest właśnie ten sam film Wszystko Wszędzie Naraz, który jest naprawdę wielkim fenomenem. Wszyscy zastanawiają się, co sprawia, że taki film, taki szalony, dziwaczny film, ale też kameralny i z bardzo niskim budżetem, no odniósł tak ogromny, fenomenalny sukces, że wszyscy zauważony. Nie tylko o nim mówią, ale też tak, został tak zauważony i wszyscy o nim mówią, wszyscy trzymają za niego kciuki. Co jest takiego w tym filmie z tak małym budżetem, w filmie, w którym ludzie mają parówki zamiast palców, kamienie rozmawiają o emocjach, a w obsadzie jest prawie wszyscy to Azjaci. Także no, film naprawdę dostał fenomenalne recenzje, ma szansę na wygraną. I bardzo, bardzo jest wielkim zaskoczeniem, że film z tak małym budżetem... Dobrze, a jeśli mówimy już o wygranych, to powiedz mi, czy w Wielkiej Brytanii jest ktoś, kto właśnie jest typowany, że tej nocy wróci do Wielkiej Brytanii z tej wielkiej gali oscarowej właśnie z Oscarem w ręku? No tutaj właśnie, jeżeli chodzi o Wielką Brytanię, to w tym roku jest troszeczkę, nie ma zbyt, nie, myślę, że nie będzie takich dużych wygranych, jeżeli chodzi o te główne, nominacje, bo tylko dwóch brytyjskich aktorów zostało nominowanych i to jest Bill Nye i Andrea Riseborough. To jest najniższa liczba nominacji od roku 2013, jeżeli chodzi o brytyjskich aktorów, natomiast mówi się o tym, że właśnie w takich kategoriach nieaktorskich Brytyjczycy mogą tutaj zasłynąć. Może to być nagroda za najlepsze kostiumy, najlepsze zdjęcia, Eddie Hamilton za najlepszy montaż, także tutaj montażyści z News 24, może będzie to inspiracja. No i za makijaż i fryzury za Elvisa. Być może tutaj dzisiaj, właśnie Brytyjczycy... My już dzisiaj na antenie razem z Marceliną mówiłyśmy o tym, że tak naprawdę mamy aż 24 kategorie, jeśli chodzi o nominacje. I poza tym, że najważniejszy, oczywiście najlepszy film, aktorka, aktor czy rola drugoplanowa, niezmiennie bardzo ważnymi są również właśnie takie nominacje w kategorii charakteryzatorka, muzyka czy montaż, bo bez tego
tego pełnego efektu, jaki widzimy na ekranach kinowych, nie byłoby. Więc to są bardzo ważne kategorie, trochę mniej o nich mówimy, ale osoby, które doświadczają kontaktu z montażystami, z charakteryzacją, wiedzą, jak to jest trudna i ciężka praca i tak naprawdę dzięki temu mamy finał taki, jaki mamy na ekranie. A powiedz mi, jak wygląda sytuacja właśnie z tą polską nominacją do Oscara? Czy ktoś coś na Wyspach Brytyjskich wspominał o naszym filmie, wspominał o Jerzym Skolimowskim, czy przeszło to bez echa? Tak, tak, i to nawet bardzo. Zdecydowanie film uzyskał bardzo dużo takiej widzialności, takiej visibility, można powiedzieć. Spotkałam się z wieloma recenzjami w renomowanych pismach. Na pewno można powiedzieć, że nasz film wzrusza i porywa swoją poetycką opowieścią. Postrzegany jest tutaj na świecie, w Wielkiej Brytanii, jako film taki świeży, nowoczesny, niesztamponowy, nieszablonowy i bardzo wzruszający. O filmie w Wielkiej Brytanii pisały Financial Times, The Guardian, Times Out, a nawet wypowiedziało się o filmie tak zwane Donkey Sanctuary w Wielkiej Brytanii, czyli takie sanktuarium dla właśnie osów, które użyło naszego filmu do tego, żeby zarówno go pochwalić za wspaniałą, przepiękną historię, wzruszającą, ale też, żeby szerzyć świadomość na temat tego, że ponad 5 milionów osób zabijanych jest rocznie ze względu na przykład na to, żeby produkować chiński lek, który produkuje się ze skóry osów. I tutaj właśnie taka brytyjska sanktuarium, która zajmuje się osłami, zwraca na to uwagę. Poza tym pisało też o naszym filmie BBC. Wczoraj pojawił się artykuł, który mówił, wspominał to, że prawie 6 osiołków zostało użytych do tego filmu i niestety zostały bardzo okrutnie znieważeni, ponieważ żaden nie dostał nominacji za najlepszą grę aktorską. Tak żartobliwie BBC o tym mówi, ale generalnie opisuje BBC, że to jest przepięknie nakręcony film i że Brytyjczycy nie będą mieli problemu z czytaniem napisów, bo jest bardzo mało dialogów, ale jest to naprawdę fenomenalny film. Inne zagraniczne media piszą, że jest to najmocniejszy film w Cannes, jest to film hipnotyczny. New York Times napisał, że rozbiło mnie po tym filmie, jesteśmy niezwykle poruszeni. Natomiast brytyjski Guardian napisał, że jest to dziwnie piękny kandydat na Oscara, że jest to pomysłowy i bardzo eksperymentalny film z wielką wizją, po prostu nie z tego świata. Także film jest piękny, film jest fantastyczny i opowiada niesamowitą historię i wielu z krytyków, wiele osób tutaj u nas w Polsce przypuszcza, że to jest trochę opowiedziana historia życia właśnie reżysera Jerzego Skolimowskiego. My oczywiście mocno za niego trzymamy kciuki i chcielibyśmy wrócić ze statuetką właśnie do nas. 95. gala, jeśli chodzi o Oscary, niezwykłe wydarzenie, niezwykła noc przed nami. A powiedz mi jeszcze takie ostatnie pytanie, jakie jest podejście mediów i opinii publicznej Wielkiej Brytanii na temat samej gali Oscarowej? Na pewno nadal jest uważana za jedną z najbardziej prestiżowych tutaj takich wydarzeń, jeżeli chodzi o historię kina. Brytyjczycy tutaj tak żartują sobie też tym brytyjskim humorem, że w tym roku nie będzie Willa Smitha, więc nie ma się czego obawiać, bo w tamtym roku były wielkie kontrowersje związane z tym tak zwanym Slapgate Willa Smitha. Wszyscy o tym wiemy. I właśnie mówi się o takich trzech sprawach. Pierwsza sprawa o tym, że Akademia Oscarowa wprowadza taki zespół kryzysowy właśnie ze względu na to, co stało się w zeszłym roku, żeby uniknąć potencjalnych kontrowersji, potencjalnych naruszeń. No, na pewno nie będą chcieli znowu wylądować na pierwszych stronach z niewłaściwych przyczyn. Także ten taki sztab kryzysowy będzie na pewno działał w tym roku. Będzie czujny. Druga sprawa to jest właśnie... Tak, dokładnie. Druga sprawa, która zmienia też postrzeganie na temat Oscarów, to są kontrowersje związane z nominacją brytyjskiej aktorki Andrei Riseborough. Zanim Oscary wyciągną wszystkie czerwone dywany, po których właśnie chodzą aktorzy w tą taką legendarną noc, to odbywają się bardzo duże, wielomilionowe kampanie, które no, chcą wpłynąć na członków, którzy głosują w Akademii. No i chodzi o to, że wszystkie filmy miały bardzo duże kampanie właśnie związane z filmami, natomiast film Leslie, w którym zagrała Andrea Riseborough, ona
fajnie dostała się do nominacji i nagle bardzo dużo takich high profile aktorów, czyli takich aktorów z wyższej półki, zaczęło na social mediach lobbować i mówić o tym, że są zniesmaczeni tym, że taka aktorka, taki film nie został nominowany. W końcu ten film został nominowany, no ale pojawiły się pytania o to po prostu, okej, o co chodzi, dlaczego właśnie... pytania po prostu o przywileje. Ile tak naprawdę trzeba mieć takich popularnych przyjaciół, żeby przebić się przez taki oscarowy zeitgeist? Tutaj Agnieszko, musimy kończyć. Przypomnę, że ponad 6 tysięcy osób bierze udział w głosowaniu, jeśli chodzi o nominacje do Oscarów. Przypominam również, że dzisiaj w nocy 95. gala Oscarowa, więc będziemy śledzić, będziemy na bieżąco relacjonować to, co będzie działo się na tej gali. Filmy nominowane, to tak szybko przypomnę, Wszystko wszędzie naraz, Duchy, Inisherin, Fabelmanowie, Top Gun, Maverick, Tar, Elvis, Na zachodzie bez zmian, Avatar, Istota wody, W trójkącie i Woman Talking. No, oczywiście trzymamy kciuki za naszą nominację i o Jerzego Skolimowskiego. I cóż, ja teraz zapraszam Państwa na krótką przerwę. Po przerwie spotkanie z prognozą pogody, także bądźcie Państwo z nami. Na naszej antenie będzie jeszcze wiele ciekawych i gorących tematów. Dziękuję Ci, Agnieszko, a Państwa zapraszam na ciąg dalszy programu. Dziękuję serdecznie.